Jak zaczęła się cała ta przygoda, tak jakby z tym projektem? Jak na to wpadłeś? To znaczy, ja jako zawodnik grałem kilkanaście lat zawodowo. Jak skończyłem przygodę, skończyłem karierę zawodniczą, wpadłem na pomysł, bo zawsze to lubiłem, żeby popracować z dzieciakami. No i na początku tak nieśmiale założyłem jedną grupę dzieciaków, było to kilka lat temu. No i później jak zobaczyłem, że mam z tego dużą frajdę, pasję, że dzieci się zaczynają rozwijać, powstawały kolejne grupy i w pewnym momencie nawet doszliśmy do około 200 dzieciaków w akademii. Oczywiście też korzystałem z pomocy innych trenerów. A jak wygląda przyjmowanie tak naprawdę dzieciaków? Czyli jakie dzieciaki w jakim wieku mogą dołączyć do UMMBA Warszawa? Nic skomplikowanego. Proces jest bardzo prosty. Kiedy tworzę taką grupę dzieciaków, jest to na zasadzie początek roku szkolnego. Staram się podczas zebrań z rodzicami rozdać ulotki, zaprosić dzieci. Na początku przedstawiam to jako gry i zabawy z elementami koszykówki, bo moją misją generalnie jest to, żeby dzieci się ruszały, żeby nie od razu tym dzieciom i rodzicom przedstawiać ten projekt jako, że te dzieci muszą być koszykarzami czy koszykarkami, a później to samoistnie się przeradza. Dzieci, które rzeczywiście chcą na poważnie trenować, to w starszym wieku tych treningów im się dokłada i one są bardziej świadome. Natomiast na początek zapraszam te dzieci głównie po to, żeby się ruszały, żeby przyszły na taki pierwszy trening zapoznawczy i tak te grupy się kształtują. Co tobie jako trenerowi dają tego typu spotkania? Nie jak wielka przygoda z koszykówką, czyli ten jeden z największych festiwali w Koszalinie, jeżeli chodzi o mini koszykówkę. Znaczy to jest, uważam, że to jest fenomenalna impreza. Ja tutaj jestem bodajże siódmy rok. Jest to o tyle fajna impreza, że te dzieci, które są naprawdę na początku tej przygody, oprócz tego, że one przychodzą na treningi i trenują, to tutaj mają możliwość bardzo dużej ilości gry. Przeplatane z zabawami, z wyjazdami, czy to do akwaparku, czy na wycieczki. Poznają mnóstwo ludzi, spędzają z tymi dziećmi z innych miast mnóstwo czasu na boisku. Praktycznie się nie rozstają z piłką, więc ja już też widzę w swojej akademii, że dziecko, które rozpoczyna przygodę z koszykówką, to po tej imprezie bardzo rzadko ktoś nie kontynuuje treningów. Tak naprawdę, bo każdy z nas się zderza z jakimiś nagle problemami do rozwiązania. Jakie największe dzisiaj są problemy do rozwiązania, jeżeli chodzi generalnie o koszykówkę młodzieżową, według ciebie? Znaczy, na pewno bardzo dużym problemem jest to, że dzieci nie chcą ciężko pracować. Są, wydaje mi się, że za dobre czasy. No teraz akurat była pandemia i byliśmy gdzieś tam ograniczeni tą swobodą, natomiast żyjemy w coraz lepszych warunkach, dzieci mają tak naprawdę wszystko, więc podświadomie ciężko im walczyć o cokolwiek, więc my jako trenerzy staramy się im wpajać takie zasady właśnie niepoddawania się, walki o marzenia, ale że trzeba się poświęcić, więc jest to ciężki temat. Rodzice, też to różnie bywa, jest bardzo, na szczęście jest bardzo dużo rodziców, którzy wspierają i rozumieją ten proces, natomiast jest coraz więcej rodziców, którzy nie chcą uczestniczyć w tym procesie, chcieliby, żeby wszystko było od razu, żeby wszystko było kolorowe. Dlatego myślę, że dla trenerów są to coraz cięższe czasy w tym zakresie. No właśnie, rodzice, byłem na, dokładnie 6 lat temu byłem na imprezie, jakimi są Igrzyska Europejskie w Azerbejdżanie w Baku. Była to pierwsza impreza i w jednej z kadr narodowych reprezentacji Polski
właśnie byli juniorzy. Byli w większości, znaczy w 99% byli seniorzy, ale w tej jednej kadrze były kadry juniorskie. Przyjechali rodzice. Rodzice tak naprawdę wchodzili prawie że na głowę trenerowi tej kadry narodowej. Jak walczyć z takimi rodzicami, by oni byli bardziej pomocni w treningu, a nie przeszkadzali? Znaczy, no tutaj na pewno trzeba od samego początku narzucić jakieś swoje reguły pracy, zasady. I jakby na każdym kroku uświadamiać, budować dobre relacje, no bo też to nie może być tak, jak że wszystko sztywno narzucamy. Musi tutaj być oczywiście współpraca. Natomiast pewnych zasad, pewnych reguł staramy się, przynajmniej ja staram się jakby przekazać rodzicom, że żeby mi zaufali, że ten proces wymaga poświęceń, że nie zawsze jest tak, jak to wygląda z boku, ale jednak trzeba trzymać się tych takich reguł i niekiedy nawet działać na pograniczu tych takich dobrych relacji i wierzyć w to, że w dłuższym czasie rodzic czy osoby obserwujące z boku na podstawie wyników i zachowań dziecka i rozwoju jakby zaakceptują to i docenią i puszczą tą opinię w świat i będziemy mogli, my jako trenerzy będziemy mogli realizować swój program, swój proces szkolenia.